Witam serdecznie w kolejnym odcinku Inżyniera Programisty. Pozostawimy sobie na razie symulacje, pozostawimy sobie na razie obliczenia i liczenia różnych rzeczy i powrócimy do tematyki luźnego modelowania w 3D rzeczy codziennego użytku, które gdzieś tam znajdę albo które w jakiś sposób przypodobają mi się do tego, aby nagrać odcinek na ich temat, jak takie różne przedmioty codziennego użytku albo ich składowe zamodelować. I teraz przyszła pora na korpus korkociągu do wina lub też innych napojów. Chodzi o to, że jest tu swego rodzaju taki korkociąg, który się zniszczył, zepsuł po prostu. Fragment się tutaj tego korpusu oderwało w trakcie upadku, no i po prostu nie pozostało nic innego, jak jeszcze wykorzystać go do celów edukacyjnych i zamodelujemy sobie taki korpus teraz w programie SolidWorks. Być może wiele osób, którzy próbowali, próbują, uczą się tego programu, czy też innych programów, pewnie mają jakiś swój pomysł, jakąś koncepcję, jak taki korpus zamodelować. Jednakże ja chcę spróbować przedstawić jakąś swoją wizję na to, jak to zamodelować i spróbować to przedstawić właśnie w tym materiale, który tutaj będziecie mogli zobaczyć. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Standardowo musimy zacząć od jakiegoś tutaj szkicu. Ponieważ mamy tu do czynienia z elementem symetrycznym, zaczniemy od osi symetrii i teraz sobie skupimy się na tym, jak zorientować względem punktu bazowego 0. Załóżmy, że chcemy o tyle tą konstrukcję tego korpusu zamodelować, tak aby można było w miarę łatwo, nie mówię, że ta parametryzacja będzie tutaj na najwyższym poziomie, ale w miarę łatwo, żebyśmy mogli wprowadzać zmiany, gdybyśmy z jakichś względów chcieli na przykład zrobić różne prototypy, eksperymenty, czy też wykonać inne konstrukcje takiego korpusu. Zatem co tu widzimy? Cechy charakterystyczne. Pierwsza cecha charakterystyczna, może pominiemy tą część tworzywa sztucznego, tą plastikową, skupimy się tylko na samym odlewie. I teraz tak, pierwsza cecha charakterystyczna jest to element tutaj, gdzie są rączki, za pomocą których możemy ten korek wyciągnąć. No i druga, no to jest tutaj bazowanie na butelce, na szyjce, no i tutaj łączące profile, między którymi jest ta śruba, ten ślimak, który się wkręca w korek. Zatem można jakby wyróżnić tutaj teraz te dwa główne elementy i teraz spróbujemy sobie to tutaj odwzorować. Załóżmy, że w pierwszej kolejności zajmiemy się odwzorowaniem tego elementu, można powiedzieć troszkę, że tak powiem, największego, związanego tutaj z tymi otworkami. I teraz możemy to w sprytny sposób zamodelować sobie szczeliną i żeby tutaj zrobić troszkę inny sposób tego modelowania, to zaczniemy od tego. Zwiążemy sobie teraz punkt z symetrią, aby łatwiej teraz było tu modelować. I teraz załóżmy, że nie chcemy związać na stałe otworów przelotowych ze współśrodkowością tego zaokrąglenia tego fragmentu, tego korpusu. Powiedzmy, że chcemy sobie w inny sposób, czy też byśmy chcieli sobie w inny sposób te otwory pozycjonować względem tego wyciągnięcia. Zatem zrobimy sobie bezpośrednio zwymiarowanie, ponieważ tutaj najłatwiej jest ówmiarką zwymiarować wymiar tutaj maksymalny. I ten wymiar ma 60 mm. Oczywiście będą to wszystkie wymiary, powiedzmy, takie na szybko łapane. Tutaj nie ma sensu wchodzić w jakieś szczegóły, tak aby to w miarę przypominało ten model rzeczywisty, a nie musi być tutaj idealnie zachowana, może tak powiem, ten kształt. No i jeszcze to, czego nam brakuje, to pozycja tego fragmentu względem punktu 0. No i jak to również uda się zmierzyć, to się okaże, że względem punktu 0 środek jest na wysokości 78 mm około. Oczywiście tutaj będziemy mogli sobie to później modyfikować. I teraz przy pomocy wyciągnięcia symetrycznego, czyli sobie tutaj symetryczne od płaszczyzny zaznaczymy, sprawdzamy, jaka jest całkowita szerokość, którą możemy sobie na tym zdjęciu tutaj uchwycić. No i wyciągamy
symetrycznie o wymiar 12 mm. No i powiedzmy, że tu mamy pierwszy fragment. No i teoretycznie możemy albo w tym momencie, albo na późniejszym etapie zrobić otwory. Załóżmy, że chcemy je zrobić teraz. I teraz tak, zrobić je możemy albo korzystając już z tego szkicu, który tutaj sobie wykorzystaliśmy, czyli możemy sobie od razu nanieść punkty 2, celowo robię to w ten sposób, związać je z już z naniesioną widoczną bazą, nie to tylko to, z bazą osi konstrukcyjnej, no i zrobić jeszcze wiązanie symetryczności, tylko teraz za dużo złapałem, jeszcze raz i względem tego nie zrobię, zatem musimy zrobić teraz to w sposób taki, że sobie pomóc nową tutaj osią, ponieważ nam tego nie złapie, także czasami to się zdarza. Teraz to i to i teraz możemy sobie ładnie symetryczność złapać, no i ustawić rozstaw. Oczywiście mogliśmy nadać wiązanie współśrodkowości tego punktu i tego łuku, no ale my chcemy sobie to zrobić na razie, powiedzmy, w oddzielny sposób, tak abyśmy mogli tymi rozstawami później sterować. No i przy pomocy, może nie wyciągnięcia, a po wyjściu ze szkicu, ten sobie ukryjemy. Z kreatora otworu wybierzemy sobie, tutaj mamy już w standardzie rozmiar wierteł Fi10, akurat tu mamy do czynienia z otworem Fi10, więc już tylko wybieramy i zaznaczamy te punkty, gdzie chcemy zrobić otwór. I jeszcze wybieramy typ przez wszystko, jest, zgadza się, akceptujemy, no i mamy teraz ten fragment. Ten szkic możemy już ukryć, no i tutaj mamy, powiedzmy, już ten element zrobiony. To powiedzmy, że teraz zrobimy ten element tutaj dolny, czyli miejsce pod tworzywo sztuczne pod oparcie o szyjkę tej butelki. Zatem poprzez płaszczyznę przednią, znowu tą symetryczną, utworzymy sobie teraz nowy szkic i narysujemy sobie fragment tego zarysu, ale zrobimy go w sposób taki, jak tutaj zacząłem rysować, i nadamy sobie tutaj jeszcze łuk. Sobie za szybko wyłączyłem. Zrobimy to w ten sposób. Nadamy sobie teraz tutaj więzy styczności w tym przypadku. I teraz tak. Nadamy sobie tutaj jeszcze konstrukcyjną, żeby sobie związać koniec, żeby tutaj na pewno mieć warunek poziomości wiązania z punktem 0, żeby nam tutaj się nic krzywego nie zrobiło. I powiedzmy, że teraz zwymiarujemy jakby wymiary tutaj zewnętrzne. Tylko jeszcze sobie oś obrotu wykonamy, tylko nam chyba, nie wiem, czy nie złapało, jest ok. Zatem teraz średnica tutaj zewnętrzna tego obrotu będzie wynosiła jakieś 42 mm, natomiast ta średnica wewnętrzna będzie wynosiła około 25 mm. No i teraz potrzebna nam jeszcze promień i wysokość. Przyjmujemy wersję, że wymiarujemy fragment zewnętrzny, natomiast nie rysujemy pewnego przekroju. Skorzystamy z innej metody, aby uzyskać model tutaj bryłowy tego wyciągnięcia. Zdamy promień 6. No i brakuje nam jeszcze wymiaru wysokościowego tego fragmentu. On wynosi jakieś 11 mm. I na tym kończymy nasz szkic. Dla tego elementu wychodzimy ze szkicu i korzystamy z powierzchni poprzez wykonanie powierzchni przez obrót. Zaznaczamy teraz nasz szkic i zaznaczamy oś obrotu, aby móc ją obrócić. No i akceptujemy. I mamy teraz gotowy już ten fragment powierzchni. Natomiast teraz musimy uzyskać bryłę. W związku z tym korzystamy z narzędzia pogrup, czyli to wybieramy i wybieramy powierzchnię, na której chcemy nadać grubość. Natomiast grubość wynosi 1 mm i musimy zrobić to do środka. Czyli tak jak teraz zostało to zaznaczone. Jeszcze raz sprawdzamy. Teraz jedziemy z powierzchnią na zewnątrz, a my musimy iść do wewnątrz, czyli tak jak teraz. No i akceptujemy. I mamy już teraz obiekt tutaj bryłowy. Powierzchnia została. Powierzchnię możemy sobie. Dobra, to jest wszystko już scalone. Ok.
I teraz powiedzmy, mamy taki fajny, ciekawy kształt nam wyszedł. I teraz potrzebujemy dorobić te profile, które widzimy tutaj pomiędzy tym fragmentem, a tym, co teraz wykonaliśmy. No i cóż, zrobimy sobie teraz na tej powierzchni nowy szkic. I teraz będziemy sobie znowu narysujemy konstrukcyjną, aby zrobić tutaj już wiązanie i mieć symetryczność. No i teraz musimy to spozycjonować i nadać wymiary temu przekrojowi. Także ten wymiar będzie wynosił 9 mm, zaś powiedzmy, patrząc na to, wymiar teraz szerokościowy będzie wynosił 4 mm. No i wewnętrzna odległość, nadamy sobie tutaj również wymiar symetryczny, żeby nam było łatwiej tym manewrować na późniejszych etapach. Ustalimy sobie na wymiar 27, więc mamy już teraz w ten sposób ten element spozycjonowany. Wychodzimy i wybieramy bardzo prostą operację, wyciągnięcie tego przekroju do następnej powierzchni i patrzymy, w jaki sposób ona się nam tu pokryje już z gotowym detalem. I ważne, teraz musimy mieć zaznaczoną funkcję tutaj scalaj wyniki po to, aby te dwa obiekty, czyli tak zwany model wielobryłowy, który mieliśmy przed chwilę utworzony, był już scalony w jedną bryłę, aby nie mieć już tych wielu brył, wielu obiektów. Także teraz mamy już to fajnie tutaj zrobione i wystarczy tylko za pomocą narzędzia lustro wybrać sobie płaszczyznę, względem której będziemy odbijać, i operację, czyli ten profil akceptujemy i tu już mamy fajnie pociągnięte. No i teraz w ten sposób, gdybyśmy na szybko chcieli sobie pozycjonować rozstaw czy też wysokość z punktu pierwszego, no to i tak za każdym razem te profile będą się dostosowywać tutaj do tego wymiaru. Oczywiście musimy pamiętać, abyśmy nie dali granicznych przypadków, tak żeby ten profil nie wystawał, bo wtedy mogą się wygenerować błędy i może być problem. Teraz tutaj mamy jakby pewien naddatek i zrobimy sobie tutaj pewien naddatek. Ten naddatek utworzymy sobie poprzez wyciągnięcie tego fragmentu, który zostanie utworzony. Tutaj widzimy, że to nam wchodzi tutaj cały czas w głąb, jakby poniżej. Ten wymiar jest mniejszy. Zatem wybierzemy sobie prostokąt narożnika, wybierzemy sobie jeden narożnik i wybierzemy sobie drugi narożnik. To nam da teraz o tyle, że za każdym razem przy aktualizacji wymiarów tych profili tutaj, czy tych beleczek, ten prostokąt będzie nam się dostosowywał. Jedyne, co nadajemy, to wartość wyciągnięcia i w tym przypadku to będzie również jakieś 4 mm, tak udało mi się to oszacować. I to będziemy mieli już teraz ten zarys. I teraz przejdziemy do tego, aby zrobić ten fragment otworu z tą taką, z tą pobocznicą tutaj tego walca, do tego, gdzie, prawda, pracuje tutaj fragment odpowiadający za wkręcenie tego świdra w korka. Zatem możemy się zabazować na tej powierzchni, ale będzie nam to łatwiejsze z tej strony, ponieważ ona jest tą powierzchnią tutaj jakby graniczną. Natomiast kwestię zaokrągleń to zrobimy później, ładnie nam się to wszystko zamknie. Jako te kwestie kosmetyczne zawsze uważam, że to powinniśmy robić na końcu. No i teraz wystarczy, że nadamy tutaj średnicę. Na razie nie będziemy robić od razu za jednym zamachem otworu wewnętrznego, ponieważ również gdybyśmy chcieli zmieniać średnicę i w różny sposób je konfigurować, no to będzie nam łatwiej. To będzie miało około 14,5 mm. No i teraz musimy dodać wyciągnięcie w drugą stronę na określony wymiar i ten wymiar w tym przypadku wynosi jakieś 35 mm. Także to nam pozwoli otrzymać całkowitą wysokość tego korpusu na jakieś 100 mm, 99 mm bodajże. Zaraz sobie zmierzymy wysokość całkowitą, powinno się nam zgadzać, 99 mm, czyli jest ok. Tyle mniej więcej mi tutaj na oko wyszło w tym modelu. No i teraz możemy sobie już zrobić otwór, natomiast otwór możemy sobie również zrobić, tu mamy o tyle dobrze, że mamy otwór przelotowy. Więc teraz możemy to zrobić dwojako za pomocą kreatora otworu. Albo wykonać sobie teraz rozmiar wierteł, będziemy mieli rozmiar 12, albo sobie od razu spozycjonujemy tutaj współosiowo przez wszystko, albo możemy sobie wybrać do
powierzchni i tą powierzchnię oznaczyć w ten sposób. Gdybyśmy na przykład tutaj mieli jakąś inną powierzchnię, nie chcielibyśmy, żeby ona została przewiercona. Natomiast w takim przypadku o wiele łatwiej jest zabazować się na tej powierzchni i puścić w drugą stronę przez wszystko. Wtedy nie będziemy mieli tutaj obawy przez to, że gdzieś nam ten otwór wtedy nie wyjdzie. To jest oczywiście w zależności od tego, jaką sobie kto przyjmie strategię. Tutaj nie chcę w ten sposób powiedzieć, że to jest jedyna droga. Każdy według uznania, jak będzie chciał, to sobie i tak to zrobi według tam no, własnych pomysłów, oczywiście do czego zachęca. I teraz powiedzmy, że mamy ten fragment. Tu byśmy już mieli sprawę konkretną. Natomiast jeszcze brakuje nam teraz tutaj tego wycięcia, więc chodźmy do tego wycięcia i to się okaże, że to będzie bardzo prosta sprawa, ponieważ wykorzystamy sobie ponownie ten szkic, gdzie utworzyliśmy tutaj ten fragment tego korpusu. Zatem możemy go sobie teraz pokazać i znowu za pomocą już teraz wyciągnięcia, czyli teraz ta wartość, wybrać sobie odsunięcie symetrycznie od płaszczyzny, no i ustawić wymiar tego wycięcia, także nie musimy nic tworzyć dodatkowo. Wymiar tego wycięcia to jest jakieś 7 mm, także coś takiego nam powinno powstać. No i cóż, no i akceptujemy i zobaczymy, co się dzieje, także w ten sposób nam to zostało tutaj wycięte. To możemy sobie już ukryć. Widzimy, że tu mamy współdzielenie szkicu, pojawiła się taka rączka, ponieważ bazujemy już na szkicu, który został utworzony. No i w ten sposób, gdy będziemy z tego korzystać, to właśnie to będzie nam się to też fajnie dostosowywało. Gdy zmienimy sobie ten wymiar, no to automatycznie ta szczelina tutaj też, czy też to, ten przelotowy otwór w tym wybraniu będzie się nam pojawiał i aktualizował. I teraz jak sobie popatrzymy na jeszcze to zdjęcie, no to teraz tak, tutaj widać, że ten otwór jakby był przez całość, natomiast to wynika z tego, że ten fragment się urwał. Tak naprawdę była to powierzchnia tutaj pełna i no nie, tylko właściwie przez tą powierzchnię, która tu została, tylko tyle było jakby na przestrzał tego otworu, czyli dokładnie tak jak zostało tutaj zrobione w modelu. Tutaj ten fragment niestety pękł, odpadł i dlatego na modelu tym, na zdjęciu wygląda to w sposób taki, jaki wygląda. Teraz kwestie, cóż, zaokrągleń, także możemy sobie dodać teraz zaokrąglenia wewnętrzne i pamiętamy o tym, że jeżeli sobie przyjmiemy bardzo duże wymiary zaokrągleń, to najpierw robimy te wymiary, gdzie będziemy mieli jakby dodany materiał w ten sposób, a dopiero później te zaokrąglenia, które ujmują materiał. Bo gdybyśmy poszli w drugą stronę i dali tutaj zbyt duży promień, to nam ujmie materiał i możemy go braknąć. Wtedy pojawią się błędy modelu. Natomiast tutaj ten promień ja sobie oszacowałem na wartość 12 mm, czyli coś takiego. I sobie teraz to zaakceptuję i mam już ten fragment gotowy. No i teraz pozostaje jeszcze zrobić promień tutaj na tej krawędzi. I ten promień z kolei sobie oszacowałem według moich takich tam różnych sposobów na wartość 10 mm. Także to nam się ostatecznie przedstawia w taki sposób. No i dobra, no i cóż, no i korpus mamy. Tak by to mniej więcej wyglądało na ten moment. Możemy teraz do tego zrobić rysunek techniczny, natomiast zrobimy go, myślę, w kolejnym odcinku, jeżeli będziecie chcieli. Myślę, że zrobimy w całości ten korkociąg. Wiem, że jest pełno tutoriali na YouTubie, czy tam gdzieś w sieciach, jak zrobić taki korkociąg. Natomiast nie oglądałem tych tutoriali, i mam nadzieję, że sposób, który zaprezentowałem, jest inny niż w tych tutorialach, tak abyście mogli się dowiedzieć coś innego. Jeżeli chcecie sobie porównywać z innymi tutorialami gdzieś tam dostępnymi w sieci, nie mam nic przeciwko, jak najbardziej, żebyście mogli jak najwięcej różnych metod czy sposobów się dowiedzieć, jak robić. Natomiast gdybyście chcieli teraz sprawy kosmetyczne na jakieś zaokrąglenia, fazowania, możemy również coś takiego tutaj jeszcze dodać. I teraz tak, warto się zastanowić, w jaki sposób to zrobić, ponieważ tutaj mamy ten profil i gdybyśmy sobie teraz te zaokrąglenia puścili na tych krawędziach w pierwszej kolejności, tylko zmniejszę tą wartość, żeby mi tutaj tego widoku nie zakłamywała. Załóżmy, że tylko ten profil jeden sobie teraz oznaczymy. Mamy te cztery krawędzie zaznaczone. Załóżmy, że będzie ten promień 1 mm.
to teraz łatwiej nam to będzie zrobić w tej kolejności i w drugiej kolejności zrobić tą obramówkę, ten promień na samym końcu. Mamy wtedy ładnie powierzchnię, wyłączymy widoczność krawędzi, ładnie mamy tutaj widać to tak kosmetycznie zrobione. No i też myślę, że w przypadku formy pod odlew takiego elementu, pod wykonanie również by to było w miarę fajnie widać. Może dodam jakiś materiał, coś pokroju jakiegoś stopu aluminium, niech będzie najprostsze, co mi się tutaj włączy, żeby może to lepiej było widać, lepiej wyglądało. Nie wiem, mam nadzieję, że może lepiej widać. Dodam element krawędziowy, ponieważ wtedy widać lepiej te wszystkie detale. No i w ten sposób, jeżeli ktoś chce, to już według własnego uznania może sobie te kwestie kosmetyczne tutaj robić. No i spróbować się zastanowić, w jaki sposób wykonać do tego rysunek techniczny. Jeżeli chcecie, możecie swoje propozycje przesłać do mnie na adres e-mailowy. Jeżeli chcecie, mogę to pokazać, jakie macie koncepcje do tego, jak ten rysunek techniczny wykonać. Jeżeli nie chcecie, to piszecie, że nie chcecie i wtedy nie pokazuję tego. Myślę, że sytuacja jest jasna. Adres e-mailowy inżynier.programista@gmail.com. Wiadomo, bez polskich znaków. A ja na tą chwilę dziękuję. Zapraszam do zapoznania się z ofertą firmy SolidExpert, z racji tego, że tutaj mogę korzystać z edukacyjnej wersji programu SolidWorks właśnie dzięki firmie SolidExpert. No i możecie sobie zobaczyć, sprawdzić, jakie są rozwiązania dla osób, które potrzebują właśnie się tego programu pouczyć, dowiedzieć się, jakie on ma możliwości, co można w nim zrobić, w jaki sposób, co robić. W różne tutaj takie w zakładce edukacja możecie znaleźć informacje na temat, w jaki sposób no, można tutaj nabyć wersję edukacyjną takiego programu do nauki. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.